Boże Wielowej z Tomaszem. Cześć. Cześć, Kuba jestem. Cześć Kuba, Tomek. Miło poznać. Wzajemnie. Co tam? Co tam słychać? Przed chwilą dowiedziałem się od Marcina, że bieżące sprawy są tu poruszane. To bieżące? Tak. Zapytałem swojej głowy, co jest bieżące i powiem ci, że nie mogę wyjść od kilku dni spod głębokiego wrażenia jakiegoś filmiku z Mam Talent jakiegoś amerykańskiego, czy z czegoś takiego, gdzie autystyczny i niewidomy chłopak zaśpiewał w taki sposób, Cody, zapamiętam jego imię, Cody, zaśpiewał w taki sposób, że struna nie chciała przestać drgać, wiesz, ta wewnętrzna. I właściwie nie do końca, jeszcze nie nazwałem sobie tego dlaczego. I to nie jest istotny temat, ani nie zmierzam do żadnej puenty. Poza tym, że jakiś wspaniały, mega utalentowany, autystyczny, niewidomy chłopak zrobił mi dobrze w sercu i na duszy. I jeszcze użył frazy przeboju, nie pamiętam tytułu, ani kto go śpiewał w oryginale, znany utwór. Wypowiedział o sytuacji, w której już go nie będzie. I nikt chyba od dawna nie sprawił, że sam sobie zadałem to pytanie po raz kolejny. Czyli coś tam w głębi dotknęło coś tak, tak. No. Może miałeś jakieś takie oczekiwanie, które on spełnił? Cholera wie, być może, natomiast być może jego odległość od mojej normalności była właściwie najlepszym pretekstem do rozumienia tego, co nienormalne. Czyli nie tego, no tak. Co niezwykłe. Nie nienormalne, ale co niezwykłe. No, może dotyka was coś to samo. Może, no. Ale jesteście tak... Za coś jestem mu wdzięczny w każdym razie, nie jakiemu Cody'emu. Musimy się z nim dogadać jakoś. Może zaprosimy tutaj kiedyś do pory obiadowej. O czym jeszcze myślałem ostatnio. Z córką ostatnio długie rozmowy jakoś prowadzę. Długie filozoficzne czy długie? Żebyś wiedział, ośmiolatka, zaczęło się, tak, już zaczyna pachnieć oni tą mają filozofią. Takie coś, taki zachwyt światem, który nas zadziwia. I no. My zapominamy o tym i potem wracamy. Ale jak też mamy prostotę, dzieci. Jakąś taką myślenie. Na przykład zadała mi córka ostatnio takie pytanie. Mówi, tato, to prawda jest, odprowadza ją do szkoły, palę papieroska sobie. Ona mówi, tato, to prawda, że ludzie, którzy palą papierosy, żyją krócej. I odruchowo odpowiedziałam, no tak, chyba tak. I ona się rozpłakała. Przestała mówić. I znowu mnie, na jaki poziom dialogu mnie wspiera, wiesz, nie? No tak. Fajna rzecz. Dlaczego palisz papierosy? Co, chcesz umrzeć wcześniej? Czy no właśnie, nie otóż to. A to są zostawić? Pytania, na które nie ma odpowiedzi oczywiście. No nie ma. No, albo same złe. A ty palisz, mówię, no co, no zacząłem na studiach. Zacząłem na studiach, najpierw żeby się uspokoić. Potem towarzysko. A potem towarzysko, a teraz to już to lubię. No. A to nie wytłumaczysz tego. No nie wytłumaczysz. Bo to jest zupełnie inny poziom myślenia. A poza tym to jest odpowiedź o mnie, a nie o czymś między nami. Dokładnie a ona tak. To sprowadziła do tej relacji i to jest bardzo akurat chytre, inteligentne. Jest chytre, no, no. Wiesz, ale uczy się od młodych lat. No. Może naturalna zdolność. Mam nadzieję. Pomaga w życiu? No. Poza tym, wiesz co, będę miał muzyka w domu. Poszła do szkoły muzycznej, gra już tak? Na fortepianie. Jestem tak szczęśliwy, że będę miał muzyka w domu, że nawet nie wiesz. A ty jesteś z muzycznej rodziny? Nie, ale otarłem się o to. Ja tak? Mam farta, wiesz co, mam farta wielkiego z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że po pierwsze robię to, co lubię, a po drugie lubię różne rzeczy. A. I dzięki temu nie jestem zakładnikiem żadnej z tych, no tak. Żadnej z tych fantazji. No. I to jest jakaś komfortowa bardzo sytuacja. Czyli muzykę będziesz miał w domu. Będę miał muzykę w domu. Grałem trochę na gitarze w szkole muzycznej, ale poczułem, że to jest wybór jak żony. Wiesz, instrument jest jak żona, trochę na całe życie. No. I jak siedziałem przy gitarze kolejne godziny i męczyło mnie to bardziej niż radowało, to już wiedziałem, że to nie ta dziewczyna jest. A to nie jak jazda na rowerze, ona w kącie stoi, gitara obrażona na mnie. Także jak ją biorę, to okazuje się, że nic nie umiem. Ale tu będę miał pianistkę i perkusistkę w jednej osobie. Perkusistkę? Tak. Łączy te dwa instrumenty. Chciałem, żebyś jakąś, wiesz, nutę rock'n'rolla w sobie ocaliła po prostu. No tak. A ta perkusja, no, nie da się przy tym zdziadzieć. No jak zdziadzieć przy perkusji? No tak, no z jednej strony będziesz miał Beethovena co jakiś czas, a potem wieczorem... Dokładnie tak. Także pianino mam wprawdzie normalne, ale perkusja elektryczna, elektroniczna. No bo sąsiedzi by mnie pewnie, wiesz, wystawili. No tak. To są fajne, że są teraz takie możliwości, nie? Że już nie trzeba wnajwiać sąsiadów aż tak. No, a nie trzeba garażu gdzieś poza osiedlem tak. Szukać. No. Wszystko na słuchawkach i tak dalej, cały czas cisza. To prawda. Ale to zabija rock'n'rolla trochę. Wiadomo, no ale coś jak za samochody coś, elektroniczne, które nie mają tylko... Mnie to drażni, że ja na przykład się czuję, że mogę być na chwilę potrącony, bo reaguję na słuch na ulicy. Jeszcze się nie nauczyłem, że trzeba patrzeć. No wiesz, nic nie idzie, to nic nie słyszę, znaczy, no nic nie jedzie, a tu? No właśnie, a byłoby sobie, ile by filmów fajnych nie powstało, gdyby nie ten Rick Mustanga? No, bo myśmy też się jakoś wszyscy połączyli to z tą swoją strunę macho, z tym, co maszyną, nie? Tak. To właśnie jedyna maszyna, która z nas uczyniła mężczyzn, samochód. Nie znam drugiej. No co, piła? No piła, tak, ale to, ale wiesz, nie każdy...
się czuję dobrze w towarzystwie piły mechanicznej, no, na przykład, to prawda. Czy elektrycznej, wszystko jedno. To prawda. No ale no to czyli żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko będzie ciche? Kurczę, oby nie. To byłoby straszne. Wiesz co, kiedyś pamiętam, jak odwiedzałem, to był ślub brata, mam brata, który żyje w Finlandii już wiele lat. I pojechałem tam na jego weselicho, ślub, wesele. I on mnie ostrzegał przez telefon, mówi: Tomek, pamiętaj tylko o jednym, że twoje naturalne zachowanie w Finlandii może być czasem odczytywane jako przejaw utraty rozumu albo jakiegoś przesadnego egocentryzmu, wiesz, czy nawet agresji. Ja mówię: no co ty, żartujesz? No tak, może, że się śmiejesz ze swoich żartów. A bądź są tacy smutni Finowie. To znaczy, nie to, że smutni, ja poznałem wielu tam Finów, to wspaniały naród, w ogóle podziwiam ich za bardzo wiele rzeczy. Ale faktycznie ten konwenans uliczny byłby dla mnie tym dowodem ciszy, o który zapytałeś. Mhm. Coś takiego, że są cisi. Przyszło mi to dlatego właśnie do głowy, że ta opowieść o Finlandii, żeby tak się u nas nie stało. Ale nie, to południowcom nie grozi. A my jesteśmy naturą południową. No tak, no, słowiańska pogodę mamy północną. To prawda. Czy myślisz, że ta ułańska fantazja zostanie w nas? Ja myślę, że jesteśmy na nią skazani, bo to tak dobre jak złe dla nas. No to prawda. Ten romantyzm cały i ta ułańskość. Ja zawsze myślałem, że Polska to jest taki najlepszy kraj, żeby poznać życie takim, jakim jest. Bo nie jest aż tak dobrze, ale nie jest aż tak źle. Słuchaj, mam przyjaciół Australijczyków wspaniałych. Zrobiłem z nim kiedyś film, który jest moim dzieckiem. Mhm. Prawdziwym dzieckiem. Nie każdy film zasługuje na to miano. I oni, jak kręciliśmy to w Polsce, wszystko było kręcone w Polsce, właściwie w Warszawie, a najwięcej na Czterech Śpiących, których już nie ma. I oni mi kiedyś powiedzieli: Tomek, Polska jest najbardziej anarchistycznym z cywilizowanych krajów, jakie odwiedziliśmy, a byli wszędzie. Ja mówię: jak to? No zobacz, no, kręcimy właśnie na dziko w Pałacu Kultury, tylko dlatego, że ty wiedziałeś, że tamte drzwi są zawsze otwarte. Wiesz, kręcimy na ulicy, nikt z tego nie robi problemu. Nie ma zaraz służb miejskich, może teraz to się już zmienia, ale tak. To było ładnych parę lat temu. No i kręcimy wszystko, nie przeszkadzamy nikomu, robimy swoje, dajemy żyć innym, ale mówić w cywilizowanym świecie to jest niemożliwe. Tak. I takich przykładów podali mnóstwo i to gdzieś poniekąd prawda. Idę za tym, co powiedziałeś, że jesteśmy takim chyba miejscem, w którym można przeżyć wszystko. Tak, i to mi się bardzo podoba. Też wiele rzeczy mi się nie podoba, ale to też mi się podoba. Też jestem fanem swojego miejsca w Europie. No to najważniejsze. Wielkim, no. Chociaż nie jest łatwo, jak wiadomo. Rozglądamy się wokół, nie? Teraz przy polaryzacji przede wszystkim. No ale nie wiesz, cały czas mamy jakąś wojenkę, jak nie zewnętrzną, to wewnętrzną. No ale to pokłosie tego wszystkiego właśnie. Jak chcesz mieć wszystko, no to masz i to. To prawda. Chciałem spytać o komedię. No. O co chodzi? Czemu nie możemy się śmiać z fajnych rzeczy? A czemu mielibyśmy nie móc? Nie rozumiem. No tak czuję, że nie możemy. Jesteśmy skazani na niefajne rzeczy, żeby się z nich śmiać. Wiesz co, ja myślę, że to za krótko wolność jeszcze mamy wszyscy. Tak. Wiesz, ja myślę, że nasi młodsi koledzy będą mieli z tym coraz mniejszy problem. Jeżeli im się nie zabroni. O, na przykład ostatnio obejrzałem, to był 80. któryś rok, one man show standing comedy Ediego Murphy'ego na przykład. Obejrzałem. Delirious. Tak. Ja cię kręcę, to jest 80. któryś rok, nie wiem, 6, 7, 8. No. A on tam pojechał po wszystkim, co u nas ciągle jest niezręczne, zakazane, tak. A właściwie już jest atakiem, już nas dzieli na mądrych, głupich, wierzących, niewierzących, postępowych, zacofanych, etc., etc. On to załatwił w pierwszych trzech zdaniach. I pomyślałem sobie, że trochę im tego zazdroszczę, ale ostatnio zobaczyłem Rutka i mam wrażenie, że gonimy, no. Jak tak? Zawsze gonimy, no nie? Trochę gonimy zawsze ten świat. Czy myślisz, że będziemy mogli się śmiać? Mam nadzieję, tak. Jak pytasz, czy będziemy mogli, to nie wiem, ale mam nadzieję, że tak i dostrzegam powody, żeby tak sądzić. No, mamy wystarczająco dużo cierpienia w tym kraju, żeby po prostu pozwolić sobie na stworzenie porządnej komedii, nie? Kruca fuks i taki nie, no. Cholera, masz rację, ale jest tu wszystko, sam powiedziałeś. Mamy miejsce i na Bareję, i na Kieślowskiego. Właśnie, był Bareja. Był Bareja, ale wtedy był za żarty, nie? Nie chcieli go tutaj. Koledzy go kochali, nie ale... Nie było kontynuacji. No, faktycznie. Tak się tak obcięli nam go i teraz już nie mamy nic. Ale w teatrze widzę, że widownia szuka. Nie obraża się już, szuka prostej rozrywki także. Teatry przestały się niektóre wstydzić na przykład czegoś, co na świecie nigdy wstydliwe nie było. Czyli pewnego kierunku. My jesteśmy na przykład po to, żeby ludzi bawić. Czasem w stopniu bardziej, w sposób bardziej wyszukany, czasem w sposób prosty, ale pewien bezwstyd uważam za coś bardzo dobrego, no bo przecież skoro jesteśmy miejscem, a się z tobą zgadzam, w którym jest możliwe wszystko i można przeżyć wszystko,
mamy i zacofanie, i cywilizację, nie? Mamy i ludzi uśmiechniętych, i zdołowanych, i to wszystko właściwie na jednej ulicy, na jednym rogu ulicy. Więc sobie myślę, że przyjdzie właśnie czas na to, żebyśmy się bezwstydnie śmiali. No, mam nadzieję, że również z siebie. O, no. No to chyba Baryja się śmiał z siebie, nie? I dlatego przetrwał czas. No, ale nie wyłączał się poza nawias, to mam na myśli. I też staram się iść tą drogą, żeby się poza nawias nie wyłączać swoich obserwacji. Lech Kołakowski kiedyś powiedział takie zdanie, które mi utkwiło w głowie i strasznie często do niego wracam, ale w bardzo różny sposób. Zobaczyłem taki dokument, wywiad tuż przed śmiercią z profesorem. No nie wiedziałem, że to będzie jeden z ostatnich, który zobaczę, ale... I to była końcówka, jak to włączyłem, jakaś regionalna telewizja. I tam dziennikarka zadała pytanie Lechowi Kołakowskiemu, czy jest takie zdanie, które mogłoby podsumować jego całe życiowe badania. Myślałem, że nie odpowie na to pytanie. On powiedział, owszem, jest. I powiedział, otóż wynikiem moich całożyciowych badań jest taka oto teza, że człowiek na przestrzeni dziejów, ale z kontekstu wiem, że mówił również o jednym życiu, nie rozwija się etycznie. I ja bardzo długo się zmagałem z myślą, że to pewnie źle. Aż niedawno całkiem wróciłem do tamtej rozmowy i zrozumiałem, że skoro to wynik jego całożyciowych badań, to nie należy tego oceniać emocjonalnie, tylko przyjąć to jako fakt i od tego się dopiero odbijać. No, czy jesteś artystą, czy politykiem? To znaczy przyjąć to do wiadomości, a nie oceniać. Jeśli nie rozwijasz etycznie, to jest bezpiecznie. No ale, no tak, ale z kolei chcemy, żeby Jedi wygrywali, nie? A nie Imperium, no. No i wygrywają, nie rozwinęliśmy się etycznie. No tak, ale zabijamy planetę, a mamy podział pomimo wolności, nie? I można by jakby relatywizować taką tezę. Ale powoli wchodzimy w niuans. No właśnie, no i dlatego ja się też tak tym nie martwię bardzo. Ani tą polaryzacją, ani tym podziałem, bo rozmawiam z ludźmi na poziomie grilla i nie wiem, przyjaciół, rodziców, czy o różnych orientacjach, sposobie myślenia i tak sobie myślę, że w takim bezpośrednim kontakcie naprawdę więcej nas łączy niż różni. Tak. I jak ich nie oceniam, to łykają tezy, które nawet przeczą ich ideologii na przykład. No łykają właśnie. To. Wiem. I właśnie to mi się wydaje, że niuans nie żyje. Że jakiś czas temu umarł i teraz musimy żyć tylko... Musimy go odbudować właśnie. Tak. Ale też mam wrażenie, że na poziomie relacji interpersonalnych, ludzkich, a nie na poziomie przekazów społecznych, medialnych, ustaw, generowania nowych, wiesz, czy samorządności, czy lokalnej, czy centralnej, się równo. Mam wrażenie, że to w bezpośredniej ludzkiej relacji jest sprawa do wykonania, robota, a nie odgórna. Czyli wracamy do pozytywizmu, praca od podstaw. No, ale w taki cywilizowany, fajny, radosny sposób. Nie? Na przykład jak ktoś nie zna, jak ktoś nie ma świadomości, idzie sobie z plecakiem przez Bieszczady czy Góry Świętokrzyskie, I nie zadajemy sobie pytań z panią, która przy płocie stoi, na kogo głosowałem, albo co myślę o gejach, to częstujemy mlekiem zsiadłym, czy swoim chlebem bez najmniejszego kłopotu i oporu. Tak, bo ludzie przyjęli kolory. A ja jej dziękuję, otóż to, za to. Tak, bo oni przyjęli kolory, nie patrzą, jakie to są kolory, po prostu tak jest. Albo nam się wmawia, że to najważniejsze, to, co nas dzieli. A właściwie to są jakieś pierdoły, tak naprawdę. No ilu znasz osób, którzy mieli jakieś problemy natury, takie jak aborcja i tak dalej. Jest ich trochę, no ale niewielu tak naprawdę. Niewielu, nie? No, tak w codziennym życiu nie spotykasz. Wszyscy mówią, nie chcemy, żeby ci, co są na przykład przeciwko uczeniu młodzieży, tak, o orientacjach seksualnych, a ja widzę całujących się mężczyzn. Ten argument ciągle powraca. No. Nie mówię teraz, czy mi to przeszkadza, czy jestem za. To zupełnie nie ma znaczenia. Mówię, a ile ja tego widzę? Właśnie. Więc to jest jakiś wirtualny problem. Tak. Wirtualny. Ja zawsze, jak widzę wirtualny problem, jestem podejrzliwy. No właśnie. Że coś innego się dzieje, czego mi nie pokazują. No i ja dzisiaj miałem taki wirtualny problem sobie w urzędzie. Tak? Mniejsza o to jakim. Ale dzisiaj, w złym urzędzie. Dzisiaj urzędnik chciał mnie nakłonić do podpisania się pod nieprawdziwą deklaracją. I pomyślałem, że Baryja żywy i tam nóżkami w grobie przebiera ze śmiechu, słuchaj. No. Ale to też jest problem wirtualny. Jakaś ustawa, gdzieś tam coś napisał, jakiś problem urzędnik ma i próbuje go rozwiązać. A czy w taki czy inny sposób, to znowu, jaki to jest wielki problem? On nie ma przed sobą człowieka, tylko ma dokument. No ale jak się spotkaliśmy, ja się nie zgodziłem na jego opcję, ale i tak wypracowaliśmy jakiś kompromis. No więc mówię, w spotkaniach między ludźmi jest wielka szansa na tą dominację Jedi, dobra, Chrystusa. Co kto chce, jak nazywać, to dobra. Jeden ciort. Jasne. Jako aktor... Tak już pytając bezpośrednio o ciebie, bo też chciałbym trochę cię poznać lepiej. Komedia? Czujesz się w niej? Bardzo, bardzo. Ale to wiesz co, powiem ci, nie gniewaj się, ale pytanie komedia, dramat to jest tak jak dla mnie pytanie, jak ty sobie radzisz z tym uczeniem się tekstu? To jest znaczy, równie nieistotne pytanie. Tłumaczę czemu. Bo to nie ma znaczenia żadnego, znowu. Bo
My jesteśmy od grania, od doobrażania sobie, poświęcenia czasu na to, żebyś ty jako widz uwierzył w to, co ci opowiadamy, najczęściej poprzez tekst literacki jakoś. Tak. No więc to już na inny plan dla mnie schodzi jakby waga tego, czy to ma kogoś rozśmieszyć, czy wzruszyć. No to jakby nie ma znaczenia. Praca jest ta sama, moim zdaniem. Wiesz, proces jest ten sam. Proces jest ten sam, no, metody są inne. No tak, ale to mówię, to ktoś musiałby ocenić. Na przykład, ten aktor jest w ogóle nieśmieszny, o, Barkowski nieśmieszny, on tylko dramatyczny. Albo o, nie, jak się rozckliwia, to jest nie do zniesienia. To wtedy bym potrafił odpowiedzieć na twoje pytania, ponieważ nie mam takich feedbacków, no to... Ja kocham obydwie te dziedziny. Na co dzień się raczej śmieję niż użalam nad sobą. Ale przestrzeń teatralna czy filmowa w moim życiu częściej dotyka spraw, nazwijmy je, poważnych. No. Mhm. No właściwie trudno powiedzieć. Kocham obydwa te gatunki. Kogo lubisz grać? Jakiś typ człowieka? Pokochałem kiedyś postać, najbardziej w życiu pokochałem postać Astrowa z Czechowa, Wujaszka Wani. Tak? Aha. Lekarz, społecznik, a z zamiłowania leśnik. Niezmiernie samotny, ponieważ nie ma wokół niego ludzi inteligentnych. Więc on na takim dopiero, na jakiejś wyspie, na jakimś bezrybiu jest. Pokochałem tego faceta najbardziej chyba ze wszystkich, których grałem w życiu. To ciekawe. Ale też myślałem, że on taki smutny, a w sumie skoncentrowałem się z wybitnym Rosjaninem, z którym na tym pracowałem, profesorem Filsztyńskim. Skupiliśmy się na tym. Właśnie nie, to złe sformułowanie, skupiliśmy się, ale okazało się, że on jest dość śmieszny. Czego nie... Czy jest zabawny? Tak, że jest zabawny. No. W tej swojej powadze? Tak, również w tym. Czyli ta poza jednak, która tak ci się spodobała jako autentyczna, była dla... Udało się ją rozebrać na jakieś czynniki i okazało się, że on jest, że właśnie ta struna ludzka, której w nim szukaliśmy, jest zabawna, dowcipna. Może to kwestia tłumaczenia. Może. Nie, ale to Rosjanin robił. Taki, co mam wrażenie, że siedział obok Czechowa, wiesz? Mam tak? Takie wrażenie, że przy pisaniu i rozmawiali dlaczego tak, a dlaczego nie tak. A strzelba wisiała nad nimi? Wisiała. Dosłownie i w przenośni. No. Komedię kocham bardzo. Od niej zacząłem. Właściwie. Kiedyś mi się podobało jako dzieciakowi, że w ogóle aktor to jest taki rozśmieszacz trochę. Tak? No, tak mi się zdawało. Właściwie rozśmieszałem świat wokół siebie jako dziecko i tak zacząłem myśleć, że mógłbym to robić dalej. W dorosłym życiu. A to jednak jeszcze trzeba wzruszać. No, ale to z kolei z wiekiem znowu okazało się być całkiem bliskie i w sposób może nieuświadomiony potrzebne mi bardzo też. No, żeby się troszkę pogłębiać, uwrażliwiać, żeby się na przykład przestać tego wstydzić, choćby przed sobą nawet, niekoniecznie przed innymi. Czasami ludzie się śmieją z komedii, ale nie dla tych powodów, dla których jest ona śmieszna. No. No, dla mnie straszne. No, ja byłem kiedyś też jako widz na takim spektaklu, gdzie nie potrafiłem się ucieszyć tym, czym cieszyli się wszyscy wokół mnie. I nie schlebiałem sobie za to specjalnie. Czemu komedie nie dostają Oscarów? To jest dla mnie zastanawiające. Też tego nie wiem. A nigdy o tym nie myślałem, powiem ci szczerze. Ale to dobry temat jest. Mi się wydaje, że to jest dlatego, że ludziom się wydaje, że to jest śmieszne, to znaczy, że nie jest wartościowe. Płytkie, że nie jest wartościowe. Płytkie, no. Ale to patrz, jak wracamy Voltą do tego, czy wolno nam się śmiać, nie? Dzisiaj. Tak. Patrz, że dokonaliśmy tę drogę. Zrobiliśmy cały obrót. No. 360 stopni, jesteśmy w tym samym miejscu, niezależnie od okoliczności. Ale z drugiej strony, na przykład, nawet ostatnio, jak córkę odprowadziłem do szkoły muzycznej i w jakiś sposób nieprzymuszony, nie zorientowałem się nawet, że to robię. Podśpiewywałem sobie pod nosem. Nie tak głośno, żeby zwracać siebie uwagę jakoś bardzo, ale jednak przechodzący ludzie dostrzegali to i wszyscy się cieszyli na ten widok. Tak? No i się witali ze mną, mniej czy bardziej dalsi znajomi, jacyś tam jeszcze znani tylko z twarzy. Czyli patrz, śpiewałem sobie stojąc z boku, a wszyscy chcieli się witać. Czyli być może to rozśmieszanie się jest głębsze niż się nam wydaje nawet. Nucą tylko szczęśliwi ludzie. No tak się mówi. Ale o, właśnie pani, która pilnuje, taka woźna, spytała mnie, o, dobry dzień, pan śpiewa. Ja mówię, niekoniecznie, czasami śpiewam, żeby stał się dobry. A, to jest tak tworzenie własnej opowieści. No. Właśnie gadaliśmy z Grzegorzem Kaplą o tworzeniu własnej opowieści na temat siebie, że tak naprawdę wszystko jest narracją. Taki był nasz wniosek niestety. No, a ja dzisiaj przypadłem na jakiś tekst Keanu Reevesa, nie wiem, czemu ja o nim pamiętam, ale czekaj, ale napisał, przeczytałem coś takiego, nawet nie wiem, czy to jest cytat z niego, aby na pewno, może fake, ale było nieźle, że wszyscy żywi z tego padołu nie zejdziemy, było napisane i w związku z tym chichraj się, taplaj w wodzie, pozwól sobie na bycie debilem, na nic więcej nie ma czasu. I tym pozytywnym akcentem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci prześlicznie.